Jest taki youtuber, co mówi głosem Iwony, niektórzy go nazywają pedofil zielony. Cześć, z tej strony Freaks i witam was w filmie z ME262A1/U4, który właśnie dostało kopniaka z BR-u 67 na 63. Więc jest teraz dosyć ciekawym samolotem, ponieważ 63 no nie jest to zbyt wysoki BR jak na Jetta. No oczywiście jakby kosztem tego jest to działko, które działa raz na ruski rok. Natomiast odpaliłem sobie jedną bitwę tym samolotem dzisiaj. Jedną bitwę i wrzuciło mnie na Norwegię. I po prostu poczułem taką falę old schoolu, że po prostu musiałem nagrać tą bitwę, cokolwiek by się w niej nie stało. A stało się w niej dosyć sporo. Jak widzieliście, już ostrzyłem sobie ząbki na tego B29. No niestety moja umiejętność strzelania z tej 50-ki jest jaka jest, a jest marna, i przyleciał również A21. Na szczęście ME262 jest dobry w sumie w dwóch rzeczach, czyli w trzymaniu energii oraz w leceniu prosto. No. I lecimy prosto i tak się składa, że jesteśmy lepsi w leceniu prosto niż A21. A więc mogę to po prostu jakby przez chwilę utrzymać taki stan rzeczy i za chwilę zawrócę, żeby zetrzeć się z tym A21 jeszcze raz. No i najprawdopodobniej tutaj najskuteczniejszą strategią będzie walka pionowa, gdyż A21, jak wszyscy wiemy, nie jest dobrym samolotem. Jest samolot, którego jedyną mocną stroną jest jego uzbrojenie, a jak widać, jeżeli gościu nie puszuje czołówek, a myślałem, że to zrobi, no to tutaj jakby jeżeli z tego uzbrojenia nie korzystamy, no to umiejętności lotne A21 nie są najlepsze. Trafiłem go fartem, owszem, gdyż nie umiem z tego działka celować w ogóle, ale niemniej zapisało się na filmie, więc był to oczywiście, wiecie, zamierzony fart. No i zastanawiam się, czy on może jeszcze lecieć. ME262 rozwala B29, na szczęście A21 postanawia ukrócić swoją męczarnię, no i w tym momencie naciera na mnie Hornet. Co ja mogę z takim Hornetem zrobić? Mogę polecieć w dół i w zasadzie na tym lista moich możliwości się kończy. Widzę AD4, więc postanawiam się na nim skupić jak na razie, gdyż ten Hornet no, jest poza moim zasięgiem. No i atakuję AD4. Taśma na cele powietrzne w ME262 została, wydaje mi się, że została zupdate'owana, bo kiedyś wydaje mi się, że tam były pociski smugowe, teraz już tych pocisków smugowych nie ma. Niemniej jakieś tam smugi po tych pociskach zostają, ale nie są to smugi po ładunku pocisku, tylko to są smugi bardziej od powietrza, które przez ten pocisk jest wypychane, a przynajmniej tak mi się wydaje, nie jestem specem od fizyki, takie mam wrażenie. AD4 ląduje w Atlantyku, albo może nie, momencik. Norwegia to na pewno Atlantyk. No i możemy skupić się na Hornecie, który obecnie jest zajęty walką z ME262 i to ME262 ma przerąbane. Jeszcze o tym nie wie, ale ten Hornet, jeżeli ja nic nie zrobię, no to prędzej czy później spuści jej manto. Na szczęście Hornet postanawia mnie absolutnie zignorować i opłaca to odpadniętym ogonem. I w tym momencie dosłownie już słyszę wasz aplauz. Freaks, jaki ty masz wspaniały aim z tej 50-ki. A w międzyczasie ja dosłownie jestem tak samo zdziwiony jak wy, że te strzały mi weszły. Także to jest frag numer 3 i mamy jeszcze 22 pociski. Także lecimy dalej. Przeciwnicy są dosyć nisko. Ja jestem pod wrażeniem, że udało mi się zestrzelić nawet te trzy samoloty, bo tą bitwę wrzuciłbym i tak, bo jestem zachwycony, że Norwegia wróciła, gdyż jest to mapa, która jest dosyć duża i tutaj w końcu można cokolwiek zrobić. Nie jest to typowy młynek. Jest to mapa dynamiczna z tym, wiecie, punktem na środku, który zmienia właściciela. Wiecie, chodzi o to lotnisko. Gimby nie znają, które, wiecie, tak naprawdę nie wiem, kiedy ostatnio Norwegia była regularnie wrzucana jako mapa do bitew powietrznych. W każdym razie P-51, który kręci się z Taśką, z Heink
Klem... Nie, to jest Horten, przepraszam, i z drugą taśką. Stwierdzam, że on nie jest zbytnim zagrożeniem. Mamy Hayate, mamy P51. No i atakuję Hayate. Tutaj niestety nie mam takiej gęstości ognia, żeby pozwolić sobie na czołówkę. Nie wiem, dlaczego ten Ki-84 nie poleciał ze mną na tą czołówkę, no bo biorąc pod uwagę to, że szybkostrzelność tego działka, no nie może się równać z szybkostrzelnością jakiegokolwiek 20-milimetrowego działka, no to raczej szanse na to, że trafię mojego przeciwnika, są dużo, dużo niższe. Gdyż wiecie, że gęstość ognia w pewnym stopniu zastępuje jego celność, a jako, że gęstość ognia tej 50-ki nie jest oszałamiająca, no to muszę być naprawdę celny. P51H wykonuje unik, ja nie jestem zainteresowany walką kołową, więc po prostu idę w linii prostej i będę po prostu wykonywał pętelki, gdyż w tym akurat M262 jest całkiem, całkiem dobre, a jeżeli chodzi o trzymanie energii w pionie, no akurat jaskółka radzi sobie nie najgorzej, aczkolwiek tutaj ta jaskółka ma wielki, wielki róg i to jest co, jakiś jaskółczy jednorożec? Na to by wychodziło. P51H, który leci bardzo, bardzo wolno. Skorzystam z okazji i robimy pętelkę. Ten schemat będzie się powtarzał, mały spoiler. Mamy tutaj do zastrzelania P51, mamy Strike Mastera oraz mamy Hayate. I mamy 4 fragi, także jest tutaj potencjalnie tych fragów 7. P51 idzie do mnie do góry, ja idę również do góry. To jest bardzo ryzykowny manewr, gdyż ten Mustang widzieliście, że był naprawdę blisko, żeby mnie zestrzelić. I tak naprawdę gdyby miał lepszy aim, to by to zrobił. No ale gdyby babcia miała wąsy, to by dziadkiem była. Strike Master również się do mnie staluje i wykorzystuje fakt, że jety nie radzą sobie zbyt dobrze w stalu, ponieważ nie mają prop washa i w tym momencie wykorzystuje mojego świetnego aima i trafiam go już pierwszym pociskiem. Także jest pięknie. I P51, atakujemy go, nie wiem gdzie się podziała tamta Hayata, nie jestem w tym momencie tym zainteresowany. A tak naprawdę rozpłynęła się w powietrzu. Strike Master się tam kręci i spada. On już zbyt daleko nie poleci. Widzieliście, że pozbawiliśmy go większości powierzchni nośnych. No i P51, który jest tak, nie wiem, nie do końca. On jest nie do końca zorientowany, co chce zrobić tak naprawdę. Takie odniosłem wrażenie, kręcąc się z nim. Widzicie, że obecnie po prostu robimy pętelki. Wykorzystujemy fakt, że mamy nad nim kolosalną przewagę energii. Tutaj mały spray z jego strony i pętelka ze strony M262. Niestety taką liczbę pętelek macie bardzo ograniczoną, gdyż z każdym takim manewrem nasze poziomy energii się zbliżają, ponieważ ja nie mam aż takiego przyspieszenia jak P51H, które ma śmigło, które przy niskich prędkościach robi cuda. Natomiast no, silnik odrzutowy raczej radzi sobie lepiej przy wyższych prędkościach. Obecnie P51H wykonał kolejny udany unik, a ja wykonałem kolejny nieudany atak, co sprawia, że robi mi się powoli coraz cieplej, ponieważ po pierwsze nasze poziomy energii się zbliżają, po drugie mam 9 pocisków, a po drugie mam coraz mniej paliwa. Co prawda 7 minut nie jest to najmniej, biorąc pod uwagę, że to jest jedyny przeciwnik, którego mam do pokonania w chwili obecnej, ale ostatecznie paliwo i amunicja to to, co sprawi, że w tej bitwie, no niestety, mały spoiler, ale nie wygram. Ale tego wam nie pokażę, ponieważ nie jest to warte uwagi. Natomiast pokażę, jak wykonuję kolejną pętelkę nad P51H, który tak naprawdę obecnie lata tak bardzo niezdecydowanie. Przemawia przez niego taki bardzo, bardzo jakby to ująć, no takie niezdecydowanie i średnia wola życia. No i wykorzystuje to, zdobywając fraga numer 6 i odpalając rozkaz, który odpaliłem za wcześnie. Wobec tego ten rozkaz przełącza się na mojego przeciwnika, a on spada i przełącza się na mnie, więc tylko podświetlam się przez następne 2 minuty. A została tylko i wyłącznie Hayata, która potem przylatuje, ja się z nią chwilę kręcę, mam przewagę, mam kilka okazji, żeby ją zestrzelić, ale te 6 pocisków, które mam, mi nie wystarcza, nie trafiam jej. Hayata daje mi wylądować, wystartowywuje, no i Hayata ma wtedy przewagę energii, no i jeżeli samolot śmigłowy ma przewagę energii nad M262, a M262 jest na pułapie 50 metrów, no to niestety, ale kończy się to dokładnie tak, jak myślicie, że się kończy. Tak samo jak ten film. Czołgiem i do usłyszenia.